Program tegorocznego festiwalu muzycznego w Łańcucie potwierdza tezę, że muzyka jest językiem ponadnarodowym. Ponad kulturami, ponad narodami. Muzyka, która wspaniale potrafi jednoczyć, potrafi łączyć. I festiwal, 48. Festiwal Muzyczny w Łańcucie odbędzie się właściwie w przededniu obchodów 5-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W miesiącu wstąpienia, prawda? Bo w maju 2004 roku wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. My festiwal mamy pod koniec maja i przez muzykę, w muzyce, przez grupy wykonawców, które będą występować, chcemy pokazać, jak wspaniale muzykują ze sobą ludzie różnych narodowości, różnych kręgów kulturowych, ludzie, którzy w różnych miejscach kończyli studia, nie tylko w Europie, ale właściwie można śmiało powiedzieć, że na całym świecie i teraz zasiadają obok siebie w kwartecie, w kwintecie, zasiadają obok siebie w orkiestrze. Usłyszymy wiele dzieł Haydna. W tym roku mija bowiem 200 lat od śmierci tego wielkiego kompozytora. Rok 2009 został nazwany rokiem Haydna. Będzie muzyka Haydna wykonywana w czasie festiwalu, a dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, tak się stanie, że 31 maja, więc w dniu zakończenia festiwalu, usłyszymy symfonię Haydna, a Haydn zmarł właśnie 31 maja 1809 roku, a więc równo 200 lat od śmierci Haydna zabrzmi jego symfonia w pięknej sali balowej Muzeum Zamku w Łańcucie. Tegoroczny festiwal rozpocznie koncert plenerowy w łańcuckim parku. Koncert ten to gala operowa. Wystąpią znani, aczkolwiek może jeszcze nie w Polsce, młodzi artyści, wokaliści, aczkolwiek już doświadczeni, na swoim koncie mają liczne nagrody, koncertują nie tylko w Europie i posłuchamy, można śmiało chyba powiedzieć, największych przebojów muzycznych, jeśli chodzi o muzykę operową. Będą to znane arie, duety, także chóry operowe. Artystom towarzyszyć będzie Orkiestra Filharmonii imienia Artura Malawskiego w Rzeszowie, chór studencki Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, a koncert ten poprowadzi Władimir Hiradzijew, szef artystyczny Filharmoników Rzeszowskich. W poniedziałek recital fortepianowy Adama Wodnickiego. We wtorek wystąpi szwajcarski kwintet Saloniści, zaś w środę usłyszymy orkiestrę kameralną z Austrii. W jej wykonaniu m.in. Cztery pory roku Vivaldiego. Późnym wieczorem coś dla miłośników jazzu. Posłuchamy kwartetu Zbigniewa Namysłowskiego. W piątek pojawi się grupa Mozarta. Ten koncert poprowadzi Artur Andrus. Festiwal zakończą dwa koncerty niedzielne. Pierwszy o godzinie 12 w samo południe. Myślę, że może być to bardzo interesująca oferta, którzy nie mogą z różnych powodów w godzinach późnych uczestniczyć w żadnym z koncertów. Więc tak w samo południe taki niedzielny koncert, kwartet Camerata, bardzo znana grupa, znany zespół w Polsce, ale też zabrzmi tam kwintet fortepianowy Schuberta Pstrąg, śmiało można powiedzieć, kolejny muzyczny przebój, a na fortepianie grała będzie Katarzyna Popowa-Zyndroń, znakomita artystka, wspaniały pedagog, to właśnie nasz świetny pianista Blechacz jest jej wychowankiem. I o godzinie 19 finał, zakończenie festiwalu. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Pawła Przytockiego. I tutaj to jest ten kolejny taki regionalny akcent. Paweł Przytocki pochodzi przecież z Krosna. Więc pokazujmy artystów, którzy stąd się wywodzą. Jest uznanym dyrygentem, ma bardzo szeroki repertuar z Akademią, z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Współpracuje już od dłuższego czasu i tutaj usłyszymy oczywiście Haydna także i to właśnie dokładnie w 200. rocznicę śmierci kompozytora. Będzie to jedna z jego symfonii, a także usłyszymy znakomitego solistę, świętującego triumfy w Polsce i za granicą, Łukasza
Długosza.